O, moja głowa. Szranek? No i ogólnie nie porwali nas chyba, na to Trzeba wygląda. robić wypad stąd, stary. Ja bym się zakopał w jakiejś tam w górze, wiesz o co chodzi. Pozbierajmy te deski może. Tylko jak uciec przed nimi? Zwierzęta może najpierw, co? Bo nie wiemy totalnie, gdzie one są. Właśnie. Jest nasz prezes Kurok. Kura chyba chilluje, co? Do 5 nad ranem. Na Jamajce. Kura to jest ogólny szef. Co jest szefuncio nad szefunciami? Pewnie tam siedzi z Ninją, grają w pokera. Z Andrzejem też pewnie, Lizek może też. No wiesz, o co chodzi. Takie życie. No. Mają lepiej od nas. Nie wiem. Boję się tego zamku. Znaczy ogólnie on jest tak duży, że nawet jakbyśmy tam mieszkali, to nie wiem, żeby znaleźli nas. Tak wiesz, skitrani, nie? Wszystko? Dobra. No to nie wszystko, już idziemy w takim razie. Ej, widzę coś. Widzę tam coś. Chociaż też coś teraz widzę. Coś białego, drewno białe coś. Czekaj. Tam jest coś dużo ty. Co? Lizak! Ninja! Ninja! Kurok! Andrzej! Co robimy teraz z nimi? No, uwolnić. Czemu oni tu są? Nie mam pojęcia. Co jest teraz? Jak do nich wejść? I u góry jest kowadło. I tu jest wejście do nich. Jak ktoś ich próbował zabić kowadło? Dobra, no tego tak nie zostawię chyba. Cześć. Biorę M4. Nie będę miał. Ej, oni tu mają ciasno dosyć. Aj. No mają ciasno. Ninja jest zły na nas. O kurwa, usłyszają. Jak to zwykle. Kurwa, dziecka! Co jest? Kolejne? Ojojoj, tamte to z jajecznicy z nich robi. No już miał chyba parę i więcej. No Skupienie. ninja, no nie gryź mnie, no. Ninja na nas jaki zły, nie wiem, czy widzisz. No widzę, chłopiec ma żegłony, co? Nie ogarnę ci bambusa na sawannie. Grubasie. Teraz jak my stąd wyjdziemy? Czy robimy sobie tu mieszkanko obok nich? No na razie można, ale wiesz, Crafting. ciasno jest. Trzeba. Czekaj. Mamy crafting. Trzeba powiększyć to chyba. Dobra, mam kill off. No. Oj. Pięknie, Stefan. To było Znaczy, przypadkowe. Andrzej. Myślałem, że znowu się ściemnia. Nie mamy też pochodni. No, by się przydały. Kurde. Co to było? Słyszałeś te demoniczne odgłosy?
No Andrzej, znaczy pfu, Ninja, no ogarn. Starość, nie radość, wiem. Czekaj, bo ten ciągle tu siedzi, nie wstanie. Wiesz co, mi się nie śpieszy wyjść stąd. A mi też, ogólnie. Czuję się tu fenomenalnie bezpiecznie. Tylko ogólnie jedzenie nie ma, nie? Nie jedliśmy od wczoraj. No właśnie. Czekaj, mam termometr przy sobie. Stare 42 stopnie. Ja cały czerwony jestem, nie wiem czy widzisz. Widać chłopie to. Dobra, już mega powiększyliśmy to mieszkanie. Mieszkanku. Stary, robimy tak, że ja pójdę po drewno. Ja też bym ogólnie poszedł po drewno. Jestem mało ogarniętym budowlańcem. Tylko jak stąd wyjść teraz? Musimy zrobić osobne wyjście od nich. Czekaj, tu zrobię jakieś. No ogólnie kurek jeszcze może wyjść, więc no. Szybko zakryć im się trzeba to chyba. Ściemnia się. No tak. A to kowadło mnie martwi. Nie zakrywamy tego? Na chwilę nie. No kurek może wyjść, ale dobra. Jest zbyt tępy. Nie wiem, czy widziałeś, że on jest już ścilowany. A Lizak jest z tobą? No Lizak jest za tobą. Tak, łazi za mną. No, też zazwyczaj łaziłem tam. Ciekawe, Ale czy kiedy jadły te zwierzęta. Lizak, nie wiem. Lizak jeszcze może nas obronić. A raczej. Zebrałem 6 drewna. Ja bym chciał będzie znaleźć. Czy sobie można po jaskini pokopać? Jest noc, Ja wiem, a gdzie jest jest ciemno. węgiel. Gdzie? Obok domu rybaka był węgiel. Mówisz? Tylko jest ciemno. Pociągnął nie szybko potem. Zaniosę lizaka do domu. Może z Lizakiem pójdziemy? Tam płynąć trzeba. On umie chyba pływać. Nasze zwierzęta są te... Znaczy co? Idziesz? Lizak. Lizak nie chce tu wejść. Jest Lizak, dobra, przyszedł. Siadaj. Nie, stary. Ja tam idę. Po węgiel. Poświęcę się dla was. Też pójdę. Jestem obok wieży bezdomnego. Mam pochodnie. A tak. Dobry pomysł. Piętro wyżej on pewnie też będzie miał. To ty idź, a ja skoczę po węgiel, co? Dobra. Musimy obmyśleć plan, jak wyeliminować rybaka. No Ale najpierw trzeba może nie jest taki zły plan. wyciągnąć z niego jak najwięcej informacji. Widzę węgiel. Dosyć wysoko. Słyszałeś? Pyszczenie jakieś? No. Powolone, co tu się dzieje. Dziwne było, nie? Pełno węgla.
O nie. Słyszę rybaka. To szybko to zrób i chodź nas. Już trochę pochłonić zabrałem. Dobra, stary. Rybak mnie nakrył. Gdzie jesteś? Z zwierzętami już teraz akurat jestem. Rybaka żółw mnie goni, stary. Oj, stary, ten żółw to jest jakiś potwór. Jestem coraz bliżej. Widzę. Wszystkie zwierzęta w domu? Tak. Zakryć to koblem czy piaskiem? Piaskiem chyba. Ojejką. No dobra. Coś nad nami jest. Słyszysz te kroki? Tak, słyszę. Kurde. Chodź tu słuchać rozmowę. Chirobra jest Karle. Zaczynają nas szukać. Szef wyznaczył milion za nas. Szef zdrajca. Słyszałeś? Jakieś imię powiedzieli kogoś, kogo chcą... kogoś, kogo nas nazywają. I co to było za imię, bo nie słyszałem. Też nie słyszałem. Pewnie się dowiemy w swoim czasie chyba. Ej, żegnają się? Oby nie zobaczyli tego światła. Chirobra, nie usłyszał. Co robimy? Kurde, czekaj, czekaj. Jakby oni ruszyli tupę, na przykład Ninja ruszył tupę tu. Lisak tutaj jest jedyny. Cześć, Lisak. Dobra, spuszczam Lisaka z siedzenia. Dobra, poszli. Robię sobie miecz. Poszli, stary. Kurde, co teraz? Nie zrozumiałem tego imienia. Ja właśnie też nie. Trzeba znaleźć jakąś wskazówkę z tym imieniem. Jak się ten gość trzeci nazywa. Bo widać, że polują we trójkę na nas. Jeszcze szef wyznaczył za nas nagrodę milion. I specjalnie nas zostawił chyba. Dali ten. Daliśmy radę uciec. Dobra, lista planów. Plan numer jeden, przeżyć. No jasna sprawa. Plan numer dwa, zemsta na szefie. Wyburzymy mu zamek. No to jest dobry plan. To jest genialny plan, bo mój. Ten co chciałem mówić? Plan numer trzy. Pokonać Hirobra i naraz na zawsze i Karla chyba. Chciałem też to powiedzieć. Plan numer 4. Korci znaleźć świnię, o której mówił rybak. Świnie? On mówił coś o świniach i apokalipsie. A świnie były w klatce u bezdomnego. Właśnie. Dwie na piętro były. No były, były. Teraz, czy bezdomny współpracuje z rybakiem? Nie, stary, głowa mi się przegrzała. Idziemy spać, może nie wiem.
spać, no tak, spać, ja muszę iść spać. Też. Kolejne jajko. Zabiję, jak będzie kolejny mały kurczak. Dobra, masz szczęście.